Środa, 20 lipca, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, w którym powiemy o funkcjonowaniu stref płatnego parkowania oraz zaprosimy Państwa nad Kamiennogórski Zalew. Tutaj, w tym miejscu, o 15.30 rozpocznie się niezwykły koncert. Od 1 lipca w ścisłym centrum Kamiennej Góry obowiązuje strefa płatnego parkowania. Obejmuje ona ulice będące pod zarządem miasta. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Kamienna Góra, od początku lipca zaczęła obowiązywać strefa płatnego parkowania w Kamiennej Górze. Obejmuje ona drogi publiczne, na których zostały wyznaczone i oznakowane miejsca postojowe. Łącznie jest ich 273. Bilety wydawane są przez 16 urządzeń do poboru opłat. Należy je uiszczać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. W tych godzinach funkcjonuje również biuro stref płatnego parkowania zlokalizowane na ulicy Młyńskiej 1. Minimalny czas postoju w strefach płatnego parkowania wynosi pół godziny, a urządzenia przyjmują opłaty w nominałach od 10 groszy do 5 zł i nie wydają reszty. W soboty i niedzielę oraz święta nie trzeba płacić za miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania. Przez pierwszy tydzień funkcjonowania strefy płatnego parkowania wydanych zostało kilkadziesiąt abonamentów dla mieszkańców oraz na okaziciela. W przypadku braku ważnej opłaty wystawiane są zawiadomienia o konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej, która za brak biletu wynosi 50 zł, natomiast w razie przekroczenia czasu postoju zakupionego biletu i opłaty w ciągu 7 dni 25 zł. Opłaty można uiszczać w biurze strefy płatnego parkowania w specjalnie do tego przygotowanym wpłatomacie, we wszystkich parkometrach oraz na numer konta Urzędu Miasta Kamienna Góra umieszczone na zawiadomieniu. Mieszkańcy Kamiennej Góry oraz kierowcy w większości wyrażają pozytywną opinię o wprowadzaniu strefy płatnego parkowania w Kamiennej Górze, ponieważ w obrębie strefy pojawiło się więcej wolnych miejsc postojowych, co sprzyja nie tylko mieszkańcom centrum miasta, ale także kierowcom oraz turystom. Zwracamy się z prośbą do kierowców o umieszczanie kart abonamentowych oraz dowodów płaty za parkowanie za przednią szybą pojazdów w miejscu widocznym i czytelnym dla kontrolerów, a także o parkowanie w miejscach do tego wyznaczonych. W sprawie funkcjonowania strefy oraz opłat abonamentowych informacji można zasięgnąć w biurze strefy płatnego parkowania. Przypominamy, że powiat kamiennogórski nie podzielił pomysłu miasta dotyczącego strefy płatnego parkowania. Dlatego też na ulicach będących pod zarządem powiatu, takich jak Spacerowa, Kościuszki czy Aleja Wojska Polskiego, miejsca parkingowe są bezpłatne. Wprowadza to duże zamieszanie, dlatego też pozostawiając swój pojazd trzeba uważnie sprawdzać, gdzie się parkuje. W najbliższą niedzielę zapraszamy Państwa nad Kamiennogórski Zalew. O godzinie 15.30 wystąpi tam Orkiestra Dęta z Wieruszowa. Więcej o tym wydarzeniu powie Państwu Marek Dańczak, dyrektor Centrum Kultury. Witam pięknie i serdecznie. Szanowni Państwo, lato w pełni. Pięknie nam się rozwinął ten lipiec, świetna pogoda. Nasze propozycje, propozycje Centrum Kultury są propozycjami, które skupiają się przede wszystkim na tym, abyśmy się spotykali w plenerze, no bo lato ma to do siebie, żeby jak najwięcej spędzać czasu na wolnym powietrzu. Mówię o wesołych podwórkach, o wycieczkach, o innych naszych propozycjach, które na naszych plakatach, ale mamy również propozycję, która będzie zrealizowana w najbliższą niedzielę w tym miejscu, w którym się znajdujemy, tutaj na ośrodku wodnym nad Zalewem. Pięknie śpiewają ptaki, pięknie wszystko kwitnie i tutaj, w tym miejscu o 15.30 rozpocznie się niezwykły koncert. Koncert Orkiestry Dętej. Orkiestra przyjdzie z Wieruszowa, to taka miejscowość koło Łodzi. Oni będą zwiedzać Dolny Śląsk, będą troszkę warsztatować się w Chełmsku Śląskim i zaproponowali występ dla mieszkańców właśnie w najbliższą niedzielę. No i oczywiście chcemy bardzo się z nimi spotkać, bo to orkiestra grająca muzykę z takim niezwykłym zębem i z fadą. Znakomici są. Orkiestra Dęta, no któż nie lubi orkiestry Dętych, jest w orkiestrach Dętych taka siła, jakaś siła. Wszyscy kochamy brzmienie orkiestry Dętych. Dawno takiego koncertu w tym miejscu nie było. I macie szansę Państwo spotkać się tutaj podczas spacerów z sobą, z nami, no ale przede wszystkim ze świetną muzyką Orkiestry Dętej z Wieruszowa. Godzina 15.30, najbliższa niedziela, ośrodek wodny. Do zobaczenia. Thank you.
dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.